Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy, przygotujmy się jak zawsze wieczorem do słuchania Słowa Bożego, które ma nas prowadzić przez cały jutrzejszy dzień. Otrzymujemy słowo z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 8, wersety od 5 do 17. Poprośmy najpierw Maryję, zanim wsłuchamy się w Ewangelię, aby pomogła nam otworzyć się na Słowo. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla Słowa. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I od tej godziny jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby. Drodzy, przed nami tryptyk, trzy obrazy ewangeliczne. Na każdym z nich widzimy Jezusa, który uzdrawia. Widzimy także, jak to uzdrawianie Jezusa rozprzestrzenia się. Tam, gdzie się pojawia, tam świat zdrowieje. Jezus wchodzi do Kafarnaum i spotyka poganina, setnika, a więc rzymskiego żołnierza, a więc okupanta tej ziemi, po której chodzi Jezus, jego ojczystej ziemi. I ten poganin przychodzi do niego z prośbą. Reprezentuje świat pogański, można powiedzieć świat bez Boga.
Świat, który ma swoje bożki, ale nie wierzy w jedynego Boga. A tymczasem ten setnik wierzy, że Jezus może uzdrowić jego chłopca, tak by można przetłumaczyć, sługę, co także tłumaczy się chłopiec. A więc nie prosi nawet o uzdrowienie dla siebie. On prosi o uzdrowienie dla swojego sługi. Można by powiedzieć dla tego ostatniego w świecie pogańskim. I co Jezus czyni? Jezus wsłuchuje się uważnie w tego człowieka. Potem mówi, przyjdę, uzdrowię go. Taki jest Jezus. Jezus przyszedł do wszystkich. Jezus nie zamyka się w jakimś określonym świecie ludzi jedynie pobożnych, ludzi jedynie tych, którzy dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy co niedzielę przychodzą do kościoła, którzy nawiedzają świątynię Boga, którzy klękają do codziennej modlitwy. Przychodzi do każdemu, do każdego domu, do tych pobożnych i niepobożnych, do tych, którzy byśmy powiedzieli, wierzą w Niego i tych, którzy nie mają pojęcia o Bogu jedynym. Do każdego przychodzi, do ostatnich, do sług tego świata pogańskiego przychodzi i uzdrawia. Przyjdę i uzdrowię go. Ten setnik nas porusza swoją pokorą, ale nade wszystko swoją wiarą. Z jednej strony mówi, nie jestem wart, tak jest w tekście, można by przetłumaczyć, nie jestem wart tego, abyś ty przyszedł pod dach mój. Ma świadomość godności Jezusa, a jednocześnie nade wszystko wierzy, że wystarczy, iż Jezus powie słowo, a ten sługa będzie uzdrowiony. Akcent wyraźnie pada na wiarę tego poganina. Ten poganin wierzy w moc Jezusowego słowa. Wierzy, że słowem możesz go uzdrowić. Słowo wiara, pistis, w języku Ewangelii, w języku Nowego Testamentu oznacza zaufanie, ufność. W Nowym Testamencie powiedzieć wierzyć, od razu należy zapytać komu, czemu. A więc nie tylko wierzy, że Jezus jest, nie wiem, dla Niego mistrzem, kimś wielkim, niezwykłym, kto przychodzi do tego miasta. On wierzy Jezusowi, to jest istota wiary. A więc potrafi Mu zaufać. To jest ta wiara, którą my powtarzamy w słowach Jezu, ufam Tobie. Ale co to za zaufanie? Zaufanie w moc Jego słowa. Wystarczy, że powiesz tylko słowo. Mój sługa będzie zdrowy. Wszystko zależy od Ciebie. Ty możesz, Ty wszystko możesz. Jezus jest zdziwiony postawą wiary tego człowieka. I zauważmy, co odpowiada. Niech ci się stanie, jak wierzysz. To znaczy, w Jezusie jest moc. Jezus może uczynić wszystko. Tak jak powiedział ten setnik, może nawet na odległość uzdrowić tego człowieka. Wystarczy, że powie słowo. A jednak uruchomienie tej mocy, która jest w Jezusie, uzależnia od wiary tego człowieka. Niech ci się stanie, jak wierzysz. Można by powiedzieć, tyle łaski w moim życiu, która działa, która uzdrawia, która zbawia, ile wiary, otwarcia na tę łaskę. Bóg pragnie obdzielić swoją łaską i obdzielił w Jezusie Chrystusie wszystkich, wszystkich zbawił. A jednak zbawienie uzależnione jest od naszego otwarcia się na nie. Czy ja mu uwierzę,
że im nie chcę zbawić, że im nie chcę uzdrowić, że i w moim domu może uzdrowić tych ostatnich, którzy potrzebują teraz Jego słowa. Niech Ci się stanie, jak wierzysz. I jeszcze tej godziny, właśnie tej godziny, której On wypowiedział słowa, przyjdź, powiedz jedynie słowo, a mój sługa będzie zdrowy. Tej godziny został uzdrowiony. Łaska czeka na naszą wiarę. Łaska czeka na nasze otwarcie. I łaska mówi nam, że potrafi dotrzeć do serca i uzdrowić serce także pogańskiego sługi, który Jezusa na oczy nie widział, który go nigdy w życiu nie spotkał. Ale wiara jego Pana, wiara tego, który w domu swoim ma owego sługę, wspiera także życie tego sługi. Jest to jakaś niezwykła tajemnica. Wiara nasza rozprzestrzeniać się może na innych. Jesteśmy jak naczynia połączone. Twoja wiara, Twoje słuchanie z wiarą Słowa Bożego, Twoje przyjmowanie z wiarą Bożego Słowa, w to, że ono jest pełne mocy, że może uzdrawiać, że może uzdrowić Twój dom, może uzdrowić tych, którzy się źle mają, którzy, jak jest w tekście, są nękani jakimś paraliżem. Twoja wiara może promieniować na cały dom. A Jezus może również Twoją wiarą posłużyć Cię, aby dotrzeć do serca tych, którzy Go nie znają. Jest w tym jakaś niezwykła tajemnica. Jezus uzdrawia więc pogański świat, ten sparaliżowany. Nie wiemy, co ten paraliż oznacza. W języku Ewangelii może oznaczać, ten człowiek nie może chodzić, jest tak sparaliżowany, że nie może sam zbliżyć się do Jezusa. Potrzebuje kogoś, kto by go do Niego przyniósł, jak owi czterej, którzy kiedyś przez powałę dachu spuścili wprost przed Jezusa sparaliżowanego człowieka. Iluż ludzi sparaliżowanych, takich, którzy nie potrafią, nie mają siły, by przyjść do Niego. I Twoja modlitwa, Twoja wiara może stać się tym cudownym kanałem, przez który Bóg przychodzi do tych ostatnich, którzy nie mają siły przyjść do Niego. Jest jeszcze coś, co mnie bardzo zadziwia. Ta modlitwa poganina. Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie zdrowy, dotrwała aż do naszych czasów. Ta modlitwa, tamta jedyna rozmowa pełna wiary tego człowieka jest powtarzana przez wieki. Można by powiedzieć, że ze świata pogańskiego do nas ta modlitwa przywędrowała. Co więcej, kiedy my ją odmawiamy? W jakim momencie my ją powtarzamy? W momencie najświętszym, w godzinie Eucharystii, przed samą Komunią Świętą, właśnie przed tym momentem, w którym Jezus chce przyjść do naszego serca, powtarzamy dzisiaj modlitwę tego setnika. Jakby ten setnik był tym człowiekiem, który nas nauczył tej modlitwy, pełnej wiary i ufności. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, a będzie zdrowy Twój sługa. Niezwykłe to. Ta modlitwa przed Komunią Świętą w czasie mszy świętej uczy mnie pokory. Wiara może dotrzeć do mnie także przez ostatniego człowieka żyjącego w tym świecie. Duch Święty może się posłużyć w moim życiu także tym, którego inni uważają za niewierzącego, który być może nawet nie miał pojęcia o tym, kim jest Jezus naprawdę, ale wierzył w Jego moc,
wierzył w to, że może uzdrowić jego sługę. Ewangelia, uzdrowienie sparaliżowanego sługi setnika, poganina, uczy mnie pokory. Bóg z łaską może docierać do mnie także przez ludzi, których świat uznaje za dalekich od Boga. A potem Jezus już jest w Kafarnaum i za chwilę widzimy Go w domu Piotra. Możemy z kontekstu to wnioskować. Wiemy chociażby o tym także z Ewangelii Marka, że w domu Piotra uzdrawia jego teściową. I tu znowu Jezus objawia się jako ten, który podnosi z gorączki. Ta gorączka jest także symbolem wielu ludzkich dolegliwości. Ta gorączka jest symbolem tego wszystkiego, co sprawia, że nie potrafisz podjąć codzienności, że jesteś jak owa kobieta, która leży w łóżku, zamiast usługiwać, zamiast dbać o dom, zamiast zajmować się innymi. Gorączka, która cię powala, która sprawia, że spędzasz życie w łóżku, cokolwiek to nie oznacza. Jezus wyprowadza tę kobietę z owej gorączki. Aż ciśnie się na myśl i do serca pytanie, co jest moją gorączką, która mi zabiera życie, która mi nie pozwala być dzisiaj aktywnym, która sprawia, że żyję, że funkcjonuję, jakbym był chory i jedynie leżący w łóżku, jakbym cierpiał na syndrom człowieka leżącego, pasywnego, nie podejmującego zadań. Myślę także o tych wszystkich w świecie, którzy dzisiaj cierpią, którzy tego wieczoru będą kładli się spać z mrokiem w sercu i w swoich myślach. O tych wszystkich ludziach, którzy cierpią psychicznie, którzy zapadli na depresję, którzy przeżywają głęboki kryzys, którzy kładzą się spać dzisiaj z nadzieją, że się już nie obudzą, którzy jutro rano nie będą mieli siły wstać, którzy będą próbowali życie spędzać w łóżku, bo nie mają siły żyć. Widzę Jezusa, by wiarą mojego serca, oczu mego serca, jak przychodzi do tych ludzi, jak dotyka. Jest pięknie w dzisiejszym tekście określenie, że Jezus dotknął teściowej, dotknął jej ręki. Tak jest u Mateusza. A ona podniosła się. Egeiro, czasownik, którym ewangeliści będą opisywali zmartwychwstanie Jezusa. Został podniesiony, podniósł się, zmartwychwstał. Jezus przychodzi, dotyka cię w twojej dolegliwości. Dotyka tych wszystkich ludzi w mrokach, w depresji, tych ludzi, którym się nie chce żyć, którzy tracą sens życia, którzy siadają wieczorem na łóżku i mówią przed zaśnięciem, to nie ma sensu żyć. Myślę o nich wszystkich dzisiaj, próbuję ich ogarnąć moją kapłańską troską i proszę, by Jezus ich dotknął. By dotknął i podniósł, by mogli zmartwychwstać, by odnaleźli sens życia, by wyszli z tych mroków, by chcieli rano wstać, by podniesieni mogli na nowo podjąć życie w domu. Jaki piękny staje się ten dom, kiedy ta kobieta się podniosła i służyła im. Zawsze widzimy kobiety, matki w takiej roli. Służba nie jest czymś poniżającym. Jest jedną z najwyższych form miłości. Jezus mówi o sobie, ja jestem między wami jak ten, który służy. Jaki to piękny dom, w którym widzimy krzątające się kobiety, matki, żony, które dbają o dom,
dzięki miłości których ten dom jakby z martwych wstaje. Jezus dotknął, podniosła się i służyła im. Jezus, chcę to powiedzieć dzisiaj wszystkim, którzy przeżywają czas mroku, cierpienia, może depresji, jakiegoś załamania, bez sensu życia. Jezus w Twój dom może wprowadzić poranek wielkanocny. Jezus może sprawić, że w Twoich mrokach zabłyśnie światło. Nigdy nie trać nadziei. Pozwól, by Cię dotknął, by Cię podniósł. W tych mrokach módl się do zmartwychwstałego. Ale jednocześnie pamiętamy o setniku. Módlmy się także my za tych wszystkich ludzi, którzy cierpią sparaliżowani swoim mrokiem, swoją depresją. Powiedz tylko słowo, a będą uzdrowieni. A potem w naszym tryptyku trzecie uzdrowienie. Ono jakby wychodzi z domu tej kobiety, z domu Piotra, uzdrowionej teściowej i zaczyna jakby rozlewać się po ulicach Kafarnaum. Zaczyna się rozprzestrzeniać. Kafarnaum dla nas może być symbolem również naszego świata. Gdy wieczór nastał, przyprowadzali mu kogo opętanych i wyrzucał złe duchy. Ten wieczór znowu mi przypomina ten czas mroku. To jest ta choroba, która jest chorobą duchową najbardziej dolegliwą. Kiedy jesteś nękany przez złe duchy, kiedy złe duchy cię ciągle oskarżają, które ci zabraniają wierzyć w Boga miłosierdzia. Złe duchy, które próbują cię przekonać, że nie masz prawa do Bożej miłości, że już nie masz prawa do Jezusa. Że być może po tym, co zrobiłeś w życiu, a co było bolesne, co było grzeszne, nie masz prawa się podnieść. To nękanie przez złe duchy wydaje się najbardziej okrutne, bo ono chce ci zabrać nadzieję. Nadzieję na to, co najważniejsze. Nadzieję na to, że Bóg miłości przychodzi także do ciebie. W twojej biedzie. W Twoich mrokach, w Twoim grzechu przychodzi, aby Cię ocalić. Przynosili, przyprowadzali Mu tych opętanych. Weźmy pod rękę w naszej modlitwie, w duchu, to uczyńmy. Tych wszystkich, którzy nie mają siły przyjść do Jezusa. Tych wszystkich, którzy na ulicach tego świata żyją w przekonaniu, że dla nich już nie ma miłości i miłosierdzia. Że Bóg ich odrzucił, że Bóg już o nich nie pamięta. Chcemy w naszej dzisiejszej wieczornej modlitwie i jutrzejszej porannej medytacji wziąć ich niejako pod rękę i przyprowadzić do Jezusa, bo w Ewangelii przecież czytamy, że wyrzucił złe duchy słowem z wszystkich. Wszystkich źle się mających uzdrowił. Wszystkich. Pantas. Uzdrowił. Być może mocą naszej wiary Jezus będzie mógł także uzdrawiać tych, którzy nie mają sił teraz do Niego przyjść. Jak mocą wiary setnika uzdrowił Jego sługę. I na koniec zaproszenie. Mateusz zaprasza, byśmy wpatrywali się w ikonę Jezusa, którą prorokuje już Izajasz. On bezsilność naszą wziął i choroby podźwignął. Chcemy z tym obrazem położyć się spać. I z tym obrazem pomódlmy się o to, byśmy mogli powstać. Pomódlmy się o to, aby także ci,
którzy dzisiaj zasypiają z poczuciem bezsensu życia, jutro rano mogli się obudzić, mając w wyobraźni serca tę ikonę Jezusa. On wziął naszą niemoc na siebie i podźwignął nas z naszej choroby. Życzę Wam i sobie, aby ten mateuszowy tryptyk był codzienną nadzieją naszego życia. Byśmy spotykali Jezusa, który uzdrawia każdego w każdym momencie. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona moja dusza.